Jak ładowarka czy coś, to by kurwa wziął i wysunął, nie? Ja trzeba by te. Jeszcze musisz. Nie, musi być tak jak jest. Musimy połowić palety. Żeby było no na czym go wapnąć. Czekaj. Ale na taką wysoką musimy go opuścić. Potem se wsuniemy. Jeszcze no, tylko zaraz. Lampa drewna. Na środku można tego wstać. Na środku palety, nie? Może jeszcze podnieść go i wyrównać kurwa tamtą paletę? Nie, nie wiem. Ej, poczekaj, jak tak powinien, nie? Próbujemy na razie. Podnosimy bardziej, żeby wjechał na panel, czy odpuszczamy i ciągniemy po tym. Dobra, jedziemy. Czekaj, ja nie wiem, czy nie lepiej by nam się ciągło, nie? Weź się na swoją wysokość. To przewiń raz, jak i teraz właśnie raz, nie? Woda. Teraz tak, trzeba uważać na. No, będzie wchodzić, uff, na milimetry, kurwa. Nie wiem, co z tymi belkami. Raz, belkami? Dwa, trzy. Bo tam. Czekaj, ja teraz pociągnę. Nie, prawo do koło się nie zawada? Nie, o nic nie, teraz wodę tylko, trzeba uważać. Było o wodę mi chodzi, nie?
Jeszcze muszę, ja z 10 centów muszę pociągnąć i dopiero trzeba weź patrz górę, ja pociągnę. A ja górę, bo ja kurwa nie widzę. Dobra. Bo ja muszę swoją stronę ściągnąć. Mogę jeszcze? Ta śruba od koła to jest centralnie przy tym. Teraz gdzie, co chcesz zrobić? No, trzeba go tu i pod ścianę, nie? No. Jak daleko może być silnik, nie? Tu jeszcze teraz do mnie? No tak, żeby mieli wygodnie silnik zakładać. Albo słuchaj, no najpierw to... załóżmy silnik, no, może, no, co? No dawaj go trochę tu do mnie, to żeby tam... Bo już kurwa... Jeszcze? No dobra. Byleby górę nie załapać. Czekaj, który mąż pierw? Ten? Okej. Zarzuć go do góry, o, weźmy dolny. Czekaj. Dobra, ten nie mogę zarzucić, o, mam też, górny to jest. To weź dolny, załóż sobie już, musimy pierwsze włożyć. Mam. Dobra, trzymam górny, weź spróbuj zawadzić. Kurwa jebana. Ale dobra. Kapo zjechał. Ja tu się mam. No tu już u mnie nie wskoczył, widzę tył. A, dlatego, to jest tyle czasu. Jest coś przekręcał, czy nie? Cikuś? Klut trzymasz? Nie, nie mogę, tylko to było, żeby się zboże nie mam sobie. No wiem, a ciko, klut trzyma się, pytam, czy będzie kręcał. Trzeba było może żabą? Czekaj, najpierw jak... No, no mówię. A tu kurde... A to jakbyś oparł na ten, kurwa. Podnieś trochę do góry. No dobra, opuść. Dobra. Tą stronę, a to tam. Teraz trzeba mu się to, to musi podsunąć. Dobra, podsuń wiadek. Trochę do góry. Nie, to nie wychodzi. Dobra. Dobra, jeszcze weźmy. Podnieś żabą, ale poczekaj, ta żaba nie jest na podśrodku. No dobra. Dobra. No i teraz trzeba go do ciebie. Przodu. Do przodu do drzwi. Czekaj. Dobra, bo on musi troszeczkę być w powietrzu, nie? No. Trzeba by mu tam podłożyć deseczkę, bo on akurat wchodził, wiesz, tym kątowym wchodził na tamtym. Jedne. Jedne może tak. I tu widzę, że u mnie też. Ktoś lubi folię bąbelkową, to serdecznie zapraszam. Zabawy na 3 tygodnie. My tu musimy, tak jak markerem, bo to będzie najprostsza robota, bo on był o wiele wyższy. A teraz przez to, że musieliśmy go obniżyć, żeby to weszło, to tutaj nam korz odbija, więc musimy to lekko ściąć, wyprostować. O, luks.
Czekaj. Ty, tamta doszła, idealnie. Tu jest. Woda, Kacper, ale co jest za... Za wysoko jest silnik. I tu nie dojdzie, przede wszystkim. Patrz, jakby tu jeszcze tą blaszkę byś kawałek wygiął. Ale to nic nie da. Nie? Nie, bo wiesz dlaczego? Za duży, za mały skos tu będzie, patrz. Tu musi być ten skos, nie? O kurwa. A tak jak podniesiesz, to ono nie będzie ciągło. Po prostu, no musimy drugie dziury wiedzieć. Odkładka od góry chyba ta. Nie, ona prędki do dołu, to tak, tak, ale widzę podkładka od góry. Ale widzę, że jest odgniecione to. Zapierdala też. Ładnie wrzuca. Tanio, tanio, pozownice, sikiery, żaby, wiatarki, wkrętarki. I znajdą się tu jeszcze jakieś inne zabawki. Tanio, tanio. Wszystko super, nówka, funkiel. Zapraszam, zapraszam, wszystko jest. Mamy trochę narzędzi mieli nanoszone. Aś, tu trzeba wyjechać kombajnikiem, jutro już kombajn. Będziemy szykować. Wszystko tam działa, jedynie trochę nam się skrzywiło, cholera jasna, to koło, do którego jest najgorszy dostęp. No ale no inaczej to nie szło tam. Ładowarką ciężko by tam było jakkolwiek przez to drzewo dojechać, tylko i wyłącznie cyklop praktycznie. No ale co zrobić? Miejmy nadzieję, że przez żniwa ono sobie wytrzyma, bo nie ukrywam, że fajnie, jakbyśmy nie musieli już tego robić. Jak i tak nam ten śrutownik z mieszalnikiem zabrał 2 dni, cholera jasna, roboty. Myślałem, że mi tam nie puści ten sznurek, ale jednak. Dobra, niech tak będzie to postawione. Tak trochę bardziej obalimy, żeby na psy czasami to nie poleciało. Będziemy wszystko sprzątać i to tyle. Słuchajcie, na dzisiaj. Mówię, jutro kombajn. Pięknie, no ludzie koszą rzepaki. Niektórzy, Kuba skończył. Cichy skończył, Krzysiu wjechał w pszenicę dzisiaj, bo była najsuchsza. Więc Krzysiu dzisiaj też już kosił. No u nas pszenica będzie ostatnia, obstawiam, oprócz wiosennych, bo tak najmokrzejsza jest. Tam mi korka brakuje. No też. W tej skrzynce? W tej skrzynce? Czy na zewnątrz? Dobra, paletki sobie weźmiemy. To jeszcze musieliśmy wykuć jednak. I tam taki rancik i tutaj, no ale na milimetry dosłownie, nie wiem, centymetr. To koło jest od... Słuchajcie, stropu, także najważniejsze, że bez wywalania podłogi się nie dało, bo to by kolejne pół dnia zabrało. Szczur się nie przeciśnie, chodź. Kurwa, one wszędzie wejdą. Dobra, 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 to mogę zostawić już. Tu wszystko poukładane, proszę ja was bardzo. Dziękuję. Teraz też coś robić, tak chłodno. O Jezu. No nie, to co wcześniej żar było, ale zobacz jakie czyste niebo. Ładne. Która? 21? Za 5, przynieś tabletę? Ja, przynieś. Kurde, półfinał dzisiaj.
jeszcze taki, który chciałem oglądać, czyli Hiszpania, Francja. Oby Hiszpania, bo Francuzom się nie należy. On akurat, ale to ile tego wychodzi? Worka, ile on jest? 200 kilo powinien paszyć. Na... Te ile ten worek ma? 40? 25 kilo to ma, tak? Kurde, i tak sobie można robić. Boże, Dada, jak do tamtego, ile ci wchodziło w tą pralkę? No ile, no takie... To co chwilę musiałeś wszystkiego sypać, takiego małego? No takie wiadra zrobiłem na przykład, bo robiłem to i musiałem sypać tam i wymieszać, wyrzucić i jeszcze, nie? Teraz już mogę? Już, możesz teraz wszystko tak wiesz. Tam, tak. A, i tak jak gadaliśmy, on sobie wyrobił, wiesz, pasza zrobiła taki słup. I on teraz go wsypuje, że ona normalnie sobie pobiera, nie? Nie zlatuje tak jak wtedy. Więc dobrze. No ciekawe, jak to jeszcze bazy wychylił. Wiesz co, będzie wyrzucało ten, nie? Tak mi się wydaje. To by trzeba było zrobić coś takiego, żeby to cały czas było... Lejek tylko. Cały czas taki, nie? Bo... No albo lejek, typowo, że z paszy właśnie te koncentraty, wszystko byś wsypywał tym. Bo tak to takie, wiesz, wsypywanie tu, to co chwilę nie, trzeba... Kurwa, nie chcę to wybierać, czy to powinien wybrać... Tak, sam. No trzeba rozkminić to. Może... Bo, no, tam wiesz, od czasu do czasu coś sobie wyleci, nie? Wiesz, bo wtedy mieli za mało, żeby wsypać z tym dużym. Ten duży jest dobry, jak masz najebane gdzieś... O kurwa, luks. No dzień dobry, witam serdecznie w słonecznym Solcu. Niczym Chorwacja, można by tak było śmiało powiedzieć. 35 w cieniu, 20 ponad w nocy, no to dzisiaj naprawdę rekordowo. Działem przy kombajnie, nie chciało mi się już nic innego szukać na szybkości. Miałem plandeki wczoraj, które zdjęliśmy z naszego śrutownika. Działamy sobie przy kombajnie, tak jak mówiłem, tutaj ten wysyp, gdzie idzie zboże z kombajnu do zbiornika. No niestety, to się często wyciera i trzeba już było tutaj wstawić w środek blaszkę. Mam już nita. Jak najbardziej to ze sobą spasować, tak żeby tutaj można było coś podwiercić i założyć śrubeczkę. Czekajcie, czy to będzie ok? Jeszcze nie. I dzisiaj tej roboty jest naprawdę sporo, a to tak grzeje. Chcielibyśmy sobie wyjechać, ale nie będziemy spokojnie w taką pogodę wyjeżdżać, no bo to bez jaj. Szkoda zdrowia i tym bardziej maszyn. Wczoraj, słuchajcie, niedaleko nas, RHS Szelce, pewnie kojarzycie, kupujemy, właśnie to jest centrala nasienna. O, spaliło się 3 hektary, całe szczęście kombajn uratowali, a to już w ostatnich 2 albo 3 latach kolejny pożar u nich, więc naprawdę masakra. Ale najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, ani nie ma straty też w maszynach. Piłki rozgrzane, ale tu się nie ma co dziwić. Dobra, co my założymy? Czy ta by cię pasowała? Dobrze by, słuchajcie, było. Dobra, trzeba rozwiercić, ale to się ogarnie. Ważne, że udało się przewiercić, bo o to najbardziej się martwiłem.
strony i od tej złapiemy. Żeby była z podkładką. Fej, niestety padła mi kurczę GoPro, jak żeśmy tutaj kręcili, choć jak i tak później sprawdzałem, to wielki ciul tak naprawdę tam było widać. Ale tutaj mamy, wiecie, śrutę dla prosiaków. I musimy to stąd powozić, bo oby te wołki tam nie nawłaziły. Po drugie, żeby tu było miejsca, po trzecie trzeba wszystko pryskać. Więc tym wypieprzamy. Zaraz będę woził sobie pszenicę, tam sobie taki zmajstrowałem beczkę. Także mamie pasowało, pokażę wam później, jak będzie sobie przychodziła. Czekaj, czy ja dam radę brać po trzy worki? Powinienem dać radę. O, wtedy by były dwa kursy nawet, to spoko by wyszło. Powiem wam, że nie idzie kamery nosić na głowie, nie? Wszystko... wręcz bym powiedział, spływa. Jest za duży skwar. Lampa, chuj. Co? Lampa jak skurwysyn, mówię. O, dzisiaj to jest idealnie. O, łożysko to tu już od krowy się lepiej trzyma niż w tej taczce. O. Ale powiem wam, taka pogoda, wczoraj kombajny jeździły. Ale nikt chyba nie ma zamiaru, słuchajcie, w taką gorąc się pchać. No, a to jest ten traktorek, o którym wam wspominałem. Fajna zabaweczka. Może jak gdzieś tam coś popada i trawa trochę odbije, to będzie co pokosić, bo póki co to nie ma nic. No a wczoraj właśnie w tych strzelcach, teraz tata dzwonił, to słuchajcie, dwa lata temu chyba ten kombajn bodajże, od tego kombajnu wybuchł pożar i w tym roku słuchajcie to samo, nie? Także pozdro, jakąś wadę musi mieć albo po prostu tak wielki, słuchajcie, nie fart, że praktycznie w ostatnich dwóch latach dwa pożary i od jednego kombajnu. Powiem wam, że aż ciężko się w ogóle gada. Człowiek sam z siebie ledwo siłę musi wydusić. W tamtej beczce mam jeszcze trochę śruty, muszę ją wywalić i w nią nasypać pszenicy pełną. No i druga jest troszeczkę większa niż ta, to nie wiem, tam ze 400 kilo gdzieś muszę pszenicy powozić, tej zeszłorocznej, a reszta już ściur. Dzisiaj to będziemy mu wszystko, wiecie, śrutować, żeby się tego pozbyć. Wow. No a tak to wszystko git, tylko tu coś w skrzynce musimy, znaczy tata musi, bo ja to już w ogóle, ale tata też musi tam jakiegoś elektryka spytać. Bo kurczę, nam ten przycisk nie łapie i ten, wiecie, tu się klikało i to ten przycisk załączał mieszalnik. Więc wiecie, śrutowało, od razu można powiedzieć, że mieszało. Ale to tylko i wyłącznie dla prosiaków, bo wiecie, tam świnie to tylko zwykłą śrutę pasze dostają, nie? Jeszcze w ogóle zapomniałem, że muszę przesypać z przyczepy na przyczepę, no robota głupiego. Tyżnie, jak mucili ten jęczmień, to nie pomyśleli. Przecież tego jęczmienia to wielkich, za przeproszeniem, było. I sypane zostało na dużą przyczepę. Zamiast na małą tu sypać od razu, to dzisiaj będzie robota niepotrzebna. A przyczepa musi być dzisiaj zrobione, bo na dużą przyczepę, słuchajcie, będziemy sypać zaprzężyta, który dzisiaj prawdopodobnie będzie koszony. Więc. A później jeszcze większa robota głupiego będzie taka, że z tej małej przyczepy trzeba będzie kurwa wziąć i przysypać to tutaj. No ale tutaj na razie nie można sypać, no bo niestety nie jest wypryskane, więc to jest... I dzisiaj wszystko kurde głupiego, tak by można było tego vloga nazwać, no ale przyjechałem pomóc, to pomagam. Dobrze, chociaż to już mamy w środku, to chociaż jakoś to zejdzie. Akurat tu dzisiaj fajnie chłodno, w miarę, tu trzeba będzie zasłonić, oj. Tu trzeba będzie zasłonić. Bo tu od jakiejś tam godzinki 15-16 jest słońce, zaczyna mocno grzać. I tu wczoraj żeśmy niezłą parówę mieli, a tak to my sobie dzisiaj do tej tam powiedzmy 17-18 ogarniemy komba i wyśrutujemy. Tak żeby tu można było dzisiaj wieczór już pryskać, a jutro malować. Choć tam te deszcze nadają, więc... Ale jeżeli jutro by popadało, piątek by było spoko, to w sobotę można by było już normalnie raczej dalej kosić. Póki co
tylko jeden kombajn jechał. Ale to wiecie, z kabinką, dominator, to sobie można sobie powolutku kosić. Ale obstałem, że tu jeszcze coś tam akurat zostanie, żeby tym prosiakom narobić. Nie wiem jak tam dla macior, ale dla macior chyba jest jęczmień i pszenżyto. I tam trochę alka znikomej ilości pszenicy. Dobra. Trochę sobie za dużo nasypałem. Bo z wiatra zawsze idę i od razu sypię sobie, wiecie, bezpośrednio do beczki. Chociaż teraz fajny wiaterek, powiem wam, się zerwał. No ale tu mamy dopiero początek wakacji, kurde. O, nad polskim morzem to kurde prawie jak za granicą. Czekajcie, wezmę sobie, wysypię ze dwie, bo tak to mi prawdopodobnie one. No a to, jak dobrze kojarzycie, jest ze... To było wcześniej jako zbiornik na śrutę. Tam jak, tak jak teraz jest tam mieszalnik, to jest zbiornikiem. Tak to było wcześniej zamontowane, bo po prostu tata musiał tam to, wiecie, wszystko na wymiar porobić. No więc to dzisiaj wziąłem. Akurat został mi dół z tego, na fajnie się to zaparło, a spoko jest. No wiecie, tu sobie mama podejdzie, cyk, wiadereczko tam podstawi i sobie tą pszenicę dla tej kury będzie miała. Więc jedną beczkę tu jej zasypię, a no z drugiej niestety będzie musiała sobie już wybrać. Dobra, ostatnie to bierzemy. Dobra, jest git. Nie jest git, dobra, dobra. No także pół beczki powinno być w tym momencie teraz. No ciekawe, trzeba bacznie obserwować pogodę, bo z jutrzejszego dnia, czyli z czwartkowego od godziny bodajże 6 czy 7 rano zmieniło się na dzisiaj na 22. No przy takim wietrze to na pewno. Weźmiemy to i napełnimy w środku, szkoda to porozsypywać.